Nie. Tutaj odsyłam do przytoczonego gdzieś tam w komentarzu orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego sygnatura P16/08. To przeczytam coś z artykułu, na który się powołałeś. Nie wprowadza wymagania, by zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych odbywało się wyłącznie, a nawet przede wszystkim przez ułatwione nabycie własności lokalu. Tak, zgadzam się z tym. Nie ma czegoś takiego, że państwo ma ci zagwarantować to, że będziesz właścicielem lokalu, czyli nie ma ci dać na własność lokalu. Ale ja cały czas mówię o lokalach komunalnych, czyli o najmie. I chodzi, jak przeczytasz cały artykuł i cały ten artykuł, i zarówno konstytucji, jak i ten, na który się powołałeś, to tam jest, że chodzi tutaj o różne płaszczyzny, ale szczególnie istotne są trzy, czyli przeciwdziałanie bezdomności, wspieranie rozwoju budownictwa socjalnego, popieranie działań obywateli zmierzających do uzyskania własnego mieszkania. Czyli, jak wiesz, nie jest niezgodne z konstytucją i nie byłoby niezgodne z konstytucją to, gdyby państwo w końcu zaangażowało się w dawanie możliwości obywatelom swoim najmu lokali komunalnych. I o to chodzi. I na tym nam zależy. I tego powinniśmy się domagać.